Witam, prawda? No witam, prawda? Po Sylwestrze. Po Sylwestrze. To przełykanie, bo naprawdę nie było lekko w tym roku. No ja też taki zmęczony trochę. Specjalnie żeśmy czekali z nagraniem tych odcinków, żeby nie było do przodu za dużo, żebyście widzieli idealnie, jak wyglądamy po Sylwestrze. Może ja jeszcze nie wiem. Widzieć to nie widzę, ale słychać. No, znaczy u mnie widać właśnie pewnie tam jakieś... No nie, no po mnie też widać, nie? No. Ale wiesz, no tutaj... Zapewniam, że nie spędziliśmy go w tej jaskini, w tym namiocie. O stary. Chociaż to też nie jest jakiś taki zły pomysł, wziąć sobie kurde na kemping, pojechać jakiś kurde, wiesz... Wiesz co, niebo. Ja ci powiem tak, jak była ta akcja, nie wiem czy to tam doszło do ciebie, wiesz, że... Tam w Tatrach, to w tym roku jakoś, nie wiem. Ty źle idziemy chyba, nie? Nie, no chyba dobrze, nie wiem. Że kurczę weszli do groty i tam utknęli i to wyjęli truchła już, nie? A, no kurwa. No, to ja dziękuję za takie kurde... atrakcje. Za takiego grotołaza. Czekaj, sprawdzę co mam. Tak jak ten film o tym kolesiu, co utknął ręką i musiał sobie uciąć, nie? Kurwa. Widziałeś to? Poranek kojota, co to grubą dupą utknął, kurwa. Rano. Ty, nie oglądałem tego, wiesz? Nie, to tam była tak po prostu, wiesz, koleś się tam... Ja też już tego nie oglądałem, o Jezus Maria, nie? Ale tam po prostu się koleś budzi, wiesz, tam po jakiejś zakrapianej imprezie i grubaskę taką ma wyżej. Ręka mu pod nią grzęzła, a telewizor gra i tam jest, wiesz, przyrodniczy film i że kojot jak się złapie w kułapkę, to sobie łapę odgryzie. Cały. No i stąd, i stąd człowieku tytuł, poranek kojota, nie? A. Ty dobra, nie wiem, idę jakąś odnogą. Cały czas za tobą. Tu chyba da się wysadzić, albo jest przejście po prostu. Jest przejście, ej. Jestem. Czekaj, coś tu leży? Czaszki? Są typy. Czekaj, ja się cofnę, bo ja nie mogę tak kurwa się narażać. Jestem kamerzystą. Ty jesteś kamerzystą? Dobra. Widziałem ich. O, są. Jedna się pali. Spróbuj hedzika im pierdolnąć. Pięknie. Drugi? Co tak krzywo? Nie żyje. Musimy kości zdobyć, nie? Pewnie chciał, nie? Rozpracować. Dawaj, tu ognisko się przyda. Tak, żeby oni wbiegali też w to ognisko, nie? Mam na sobie 3 pancerze z tego. No to masz. Będziesz miał, bo ja mam. I trochę jaszczurzych. Skór. Ty, dawno żeśmy w to nie grali, nie? Ogólnie. Znaczy, no. Tak, nie tak strasznie dawno, ale wiesz. Z reguły graliśmy kiedy się da, tak? No. No to trochę żeśmy nie grali tam z tydzień czy ponad. Takie info. I fajnie, kurde, mi się teraz w to gra znowu, nie? Poczułem znowu to. No to zawsze, nie? Ty, czekaj, momencik, ja sobie jeszcze światło tylko zgaszę. Sekunda. Ty, przypilnuj. Mięsiwa. Spoko. No dobra, są kości. I tam widziałeś, co ci wysłałem na temat Diablo 1 i ten? Tak, widziałem, ale wiesz co, zobaczę jak mi spłyną faktury w tym miesiącu, to ci powiem. Ja mogę grać w Diablo 1, nie? No spoko, ja ogólnie mówię, albo mogę ci wysłać po prostu co tam jeszcze jest, nie? Jak ci na przykład nie, tam... Diablo 1 mi pasuje, nie? No. Bo powiem tak, byłem już głęboko, wtedy, ale nie przeszedłem, nie? Bo to też nie jest jakieś hiper długie i
i trochę i coś innego, a potem możemy wrócić, mówię, do tych klimatów. Jakichś survivalowych. Lecimy. Dobra, już patyki. Jest trochę... Czekaj, zapalę pochodnie. Woda. Nie pal pochodnie. Tylko woda? No chyba tak. To chyba niedobrze. Ale nie... To chyba niedobrze. Spróbujmy iść jeszcze inną odnogą na razie. Dobra. Zostawmy to na razie. Bo tam musi być w tej jaskini dużo i dużo jakaś odnoga. No. Tak jak w każdej grze z jaskiniami czy z lochami. Dobra, tu wrócę. No. Tam jeszcze gdzieś muszą być jakieś inne te... Tu jest stary, nie. Tak. A! Odpalam. Ogólnie z tego co mi wiadomo, musimy dojść do krateru, nie? Tego co się nadu... do leja krasowego. Patrz, o, tu jakieś... do góry. Lina, kurwa. Dobra. Zobaczymy. Aha, do tego leju, no tu mam. Woda, ale... Kurwa, gdzie my jesteśmy? Nie wiem. Idziemy na wschód. Masz kompas? Są typy, kurwa! Kurwa, ilu? O ja jebie, uciekaj! Uciekaj, uciekaj, do wody! Ale cię obili tam. No. Dobra. Jako, to chyba dobrze no, idziemy, ale, nie? Ale zadyma. Jako zgraja. Muszę sobie, kurde, uzupełnić pancerz. Możemy ich wystrzelać stąd. Czekaj, zdajemy to gówno. Nie będę się z nimi pieprzył. Tam flarę je... O, właśnie chciałem to zrobić. A ty tego, mo... Łooo! Pięknie. W sumie ta... Chyba uważaj, ilu, uważaj. Pa, ale jeszcze są dwa. Nie wejdź, nie idź, nie idź, nie idź. Wracaj, wracaj. O, kurwa. Jebane sukinsyny. Kurwa, dobra. Ja tam człowieku zaraz flarę rzucę. I można ich zestrzał normalnie. No jebany mnie trafił. Ale spoko. Czekaj, rzucam flarę, moment. W sumie dwóch. High grounda zdobyć i można ich wystrzelać. Spróbuj na jakąś półkę się wpierdolić może. O, pięknie. Uwaga. O kurwa, jaki lag. Co on? Dobra. Wezmę sobie parę tych strzał. Robię ognisko normalnie. Trzeba pancerz mieć. Jakoś poszło, ale zaskoczyli tutaj trochę na dzień. Dużo ich było, kurde. Myślę, że to znak, że dobrze idziemy. Ale no, nie wiem. Zawsze jak jest dużo potworów, to jest znak, że dobrze idziesz. No, z reguły, nie? Z reguły tak jest.
kurwa, i rozjebali mi akurat to, co z mutanta miałem, nie wierzę. No. Mi też. Dobra, bo ja jestem prawie cały. To sobie weź i zrób. Jak patrzę na ciebie, to widzę, że masz plecak, to ja teraz dopiero się skapnąłem. Dobra, okej, okay, lepiej. A to i lecimy. Już, czekaj. Idę. Czekaj, coś tu mi nie gra. A nie, bo oni wszyscy stąd wyskoczyli. Czuję, że zaraz będzie mu... Nie, o! Sprzęt! Kurde, gówno w tych sprzętach. Nic nie ma, nie? Tu jakieś krwią umazane. To może gównem? A może gównem? Co za różnica w sumie, nie? Ale chuj. W sumie wiesz, krwią... Co innego jak zobaczysz, że ściana jest umazana krwią, a co innego jak zobaczysz, że jest umazana gównem. No w tej sytuacji chyba wolałbym, żeby była umazana gównem. No, akurat. Ty, patrz. Pędzel. Ona nie jest martwa, ona śpi. Spoko. To niech śpi dalej. Szkoda, że w tych namiotach zapisać się można. O! Klary, nie, dynamit. Ja mam pełno. Myślę, że tutaj, gdzie mamy te namioty, może powinniśmy zrobić przystanek jakiś w sensie zapisowy. Co? Jest ognisko. W sumie dobra. Dobra, czekaj. Ja zbuduję. Patyk, kurwa, zabrakło mi. Tylko zapis. Gdzie? Saved. Dobra. Coś mi się wydawało, że słyszę. To zajebiste, kurde. Tu namioty stoją, a my musimy zbudować szałas obok namiotu. No. No. Czy mogli dać, żeby ten namiot był interaktywny jak tamte, nie? O, pełno ścierwa leży. Co jest? Koniec? Koniec? Kurwa, nie pierdol. Stary, no koniec, nie? A pod wodą? Nic. No, czyli co? No lecimy, no. No nic, dobra, to spadamy. Ale kurwa, ja byłem pewien, że tutaj coś będzie dalej, nie? Jeszcze... Dynamit był, no, ale tyle. Tu coś jest. Aha, wziąłem jakieś amunicję do pistoletu. Słyszę go. On tu jest. Kurwa, światło jebane w dupę, bo już normalnie zwariuję zaraz. Co 5 sekund gaśnie. Mówię, trzeba patrzeć, czy gdzieś ściany nie można wywalić też, nie? Czasami. Kurwa, no to co? Chyba trzeba będzie tam... Albo jeszcze jakaś odnoga? Tak, tak, tak. Albo tu pod wodę się wpierdolić trzeba. Czekaj, to sprawdźmy. Ach, moje oko. Ty, jest coś. Płynę. Dobra, płynę też.
jest jakaś grota, jest sprzęt. Lekarstwa na przykład. Okej. Okay. Leki. Okej, taki bonusik, tak? Nie ma tu dalej przejścia, widzę. O, łóżeczki stole. Zawracamy. A, próbuj, nie mam patyków. No. Nie, to potem, nie, tutaj chuj z tym. A pod wodą nie zamarzniemy? Wiesz co, jak wyjdziemy z pod wody, to się nagrzejemy, to bez sensu. Nie wiem, jak uzupełnić ten, kurde... Chyba mam jakąś butlę z tlenem, chyba trzeba połączyć po prostu. Tu dalej, no. No tak, to kurde, ostateczna wytrzymałość. Klikasz na tą butlę, nie? I zupełnie. Aha. To mamy, kurde... Ostateczną wyprawę, która jest dosyć skomplikowana, jak się okazuje. To nie takie, kurwa, proste. Ale znajdziemy drogę, prędzej czy później. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.